kwestii pieniędzy mało co przyprawiło Kościół o więcej bólu głowy niż AIOR, czyli Bank Watykański. W czerwcu 2013 roku aresztowanie księdza kolejny raz zwróciło uwagę na tę kontrowersyjną instytucję. Od założenia w 1942 roku Bank Watykański był traktowany jak bank zagraniczny w sercu Rzymu. Ten epizod to tylko ostatnie transakcje z kryminalistami i podejrzanymi biznesmenami. Bohaterem tej historii jest ksiądz, Nuncio Scarano, tutaj nazywany księdzem 500 euro. To tutaj mieszka Monsignore Scarano, w Salerno, 50 kilometrów na południe od Neapolu. Miejscowa dziennikarka Angela Capetta od początku zajmuje się tą sprawą. Dlaczego ksiądz 500 euro? Scarano miał taki przydomek, bo nosił przy sobie banknoty o nominale 500 euro. Sześćdziesięciojednoletni ksiądz 500 euro był pracownikiem banku, a potem księdzem zatrudnionym w watykańskiej administracji. Lubił pokazywać się z bogatymi i sławnymi. W czerwcu 2013 roku aresztowano go za próbę przemycenia 20 milionów euro ze Szwajcarii. W styczniu 2014 roku Monsignore Scarano ponownie usłyszał zarzuty. Tym razem prania brudnych pieniędzy na kontach w Banku Watykańskim. Od czego zaczęło się dochodzenie? Od zgłoszonej przez księdza 500 euro kradzieży cennych obrazów, które miał w domu. Był tam obraz Chagalla, krucyfiks Berniniego. W sumie łup wart około 6 milionów euro. Lecz Scarano nie pochodził z bogatej rodziny i zarabiał około 3000 euro miesięcznie jako watykański księgowy. Śledczy zaczęli podejrzewać, że coś jest nie tak. Odkryliśmy istnienie wielu spółek fasadowych. Część z nich nazwaliśmy duchami, jako że są zupełnie nieznane. Inne są zarejestrowane w rajach podatkowych, więc zgodnie z prawem nie możemy ich śledzić. Odkryliśmy powtarzające się przelewy, których nie można uznać za darowizny, choć mają tak wyglądać. W sumie jest to około 6,5 miliona euro. Śledczy sprawdzili konta Scarano w watykańskim banku. Na jednym z nich, nazwanym Fundusze dla Starszych, znaleźli miliony euro rzekomych darowizn, które przez dekadę wpływały i wypływały. Lecz bardzo mało tych pieniędzy trafiało do staruszków z Salerno. Monsignore Scarano dostawał mnóstwo pieniędzy. Miliony euro od rodziny potentatów żeglugowych D'Amicos, którzy też pochodzą z Salerno i mają firmy na całym świecie. Większość pieniędzy przekazywanych księdzu pochodziła z działalności zagranicznej. Były wpompowywane z powrotem do Włoch poprzez AIOR. Wracały do Włoch i do europejskiego systemu bankowego bez ujawniania ich pochodzenia. Tak wygląda w uproszczeniu jeden ze sposobów prania pieniędzy w watykańskim banku. Trzeba znaleźć przyjaciela, który ma prawo mieć tu konto, po czym rozpocząć z nim działalność charytatywną. Na przykład fundację dla historyków bez grosza. Następnie trzeba otworzyć konto i wpłacać pieniądze. Są to darowizny, więc kto będzie podważał ich intencje? A teraz najsprytniejsza część. Bank Watykański ma wspólnie z popularnymi bankami fundusze parasolowe dla klientów we Włoszech i za granicą. Wystarczy przenieść pieniądze do jednego z nich. Jeśli współpracujący bank nie będzie zadawał pytań o przelew z papieskiego banku, nie będzie śladu prowadzącego do źródła pieniędzy, które wystarczy teraz przelać na prywatne konto. Abracadabra. Pieniądze są czyste. Można je dowolnie wydawać lub inwestować. Scarano wydał swoje na dzieła sztuki i 17-pokojowy apartament.
Jeden z problemów z Bankiem Watykańskim bierze się stąd, że znacznie różni się on od innych banków. W normalnym banku każdy, kto ma 10 dolarów, może wejść i otworzyć konto. W Banku Watykańskim trzeba być określoną jednostką. Zakonem, diecezją trzeba mieć prawo do posiadania rachunku. Kto spełni ten warunek, jest traktowany w specyficzny sposób, jako ktoś znajomy należący do rodziny, a więc niestosowne jest kontrolowanie, skąd pochodzą jego pieniądze i co ma zamiar z nimi zrobić. Ale to wszystko może się wkrótce skończyć. Od 11 września obawa o finansowanie terroryzmu sprawiła, że walka z praniem brudnych pieniędzy stała się na świecie priorytetem. A papież Franciszek jasno dał do zrozumienia, że trzeba położyć kres trwającym od dziesięcioleci skandalom. Po aresztowaniu Scarano odszedł dyrektor Banku Watykańskiego i jego zastępca. A więc ten tutaj Bank Watykański jest na drodze do reform. Benedykt XVI rozpoczął zmiany w 2010 roku. Uchwalił pierwsze w historii Watykanu prawo przeciwko praniu brudnych pieniędzy. Stworzył nadzór finansowy i przed ustąpieniem mianował nowego prezesa banku, który zaczął monitorować konta. W efekcie ponad 100 podejrzanych transakcji zidentyfikowano w 2013 roku i specjalny kwestionariusz został wysłany do wszystkich właścicieli kont. Bank chce wiedzieć, skąd pochodzą fundusze. To nie jest prosta sprawa, bo są w Watykanie weterani, w tym niektórzy kardynałowie, którzy poczuli się głęboko urażeni tym, że bank docieka, skąd wzięli swoje pieniądze i co z nimi robią. Jedną z szarych stref są niewątpliwie fundacje religijne. Można je wykorzystywać do ukrywania przepływu pieniędzy, które nie mają nic wspólnego z ich oficjalnymi celami. Mogą nawet istnieć całkowicie fikcyjne fundacje. Papież Franciszek najwyraźniej traktuje sprawę poważnie. Mianował nowego szefa nadzoru finansowego i powołał komisję mającą zreformować watykańskie instytucje finansowe. Wymienił wszystkich kardynałów zasiadających w zarządzie Banku Watykańskiego. Poza jednym. Odkąd nastał papież Franciszek, czuje się, że reformy przyspieszyły. Bank Watykański założył stronę internetową i opublikował roczny raport, tak jak wszystkie instytucje finansowe. Po raz pierwszy widzimy konkretne liczby, widzimy, dokąd idą pieniądze. Jak na kłopoty, które sprawił, Bank Watykański jest zadziwiająco mały. Ma około 19 tysięcy klientów, dla których zarządza aktywami wartymi zaledwie 6 miliardów euro. W 2012 roku wygenerował 86 milionów zysku. Ale to, co dzieje się z zyskami, mówi, jak ważny jest dla budżetu Stolicy Apostolskiej, czyli dla misji papieża. Tylko w 2012 roku bank dał jego świątobliwości blisko 55 milionów euro, co wystarcza na pokrycie 20% budżetu kurii rzymskiej. A więc te datki Banku Watykańskiego umożliwiają Watykanowi kontynuację dotychczasowego życia, utrzymanie administracji. Nie wiem, co w końcu stanie się z Ajorem. Jedni mówią, że lepiej by był bankiem, inni, że funduszem pomocowym. Jeszcze inni mówią, żeby go zamknąć. Słyszę te głosy, ale nie wiem. Ufam ludziom pracującym w Ajorze. I ufam komisji. Transparentność na placu Świętego Piotra jest wciąż złudna. Spójrzmy na budżet operacyjny Stolicy Apostolskiej.
W 2012 roku dochód wyniósł około 250 milionów euro, a wydatki 248 milionów, co daje zysk netto 2 miliony euro. Lecz te liczby nie mówią wszystkiego i nie rzucają światła na watykańskie aktywa. Gdy ludzie myślą o bogactwie Watykanu, po pierwsze przychodzą im do głowy skarby sztuki i architektury. Lecz kaplica Sykstyńska oraz wszystkie wspaniałe rzeźby i obrazy z Muzeum Watykańskiego nie są na sprzedaż. To, co czyni papieża bogatym, jest bardziej prozaiczne. Nieruchomości. Mając ponad 220 tysięcy parafii na całym globie, Kościół